Jedna z nauczycielek powiedziała, że konstruowanie tych haseł do konkursu z jednej strony spowodowało to, że mogła z uczniami rozmawiać o bezpieczeństwie, o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach, czyli to pobudziło do takiego myślenia, a z drugiej strony też nauczenia tych dzieci. Ogłosiliśmy konkurs w wakacje w sierpniu, trwał przez niemal 3 miesiące. Pogoda dopisywała, ale nas to cieszy, że konkurs spowodował u wielu użytkowników ruchu drogowego no po prostu zwrócenie uwagi na to, jak poruszać bezpiecznie należy się na drogach. Hasła były bardzo kreatywne, dzieci wykazały się dużą fantazją. Bardzo to wszystko jest fajne, a przede wszystkim zmusiło dzieci do dyskusji, do podjęcia tematu komunikacji, co jest bardzo, bardzo ważne, i bezpieczeństwa ruchu drogowego przede wszystkim. Przyznam szczerze, że wybór był dość trudny, duża kreatywność wśród dzieci, no i ten ciężar wyboru najlepszych, no... przysporzył mi dość duży problem, no ale na szczęście udało się wybrać hasła najlepsze, a przede wszystkim najistotniejsze dla ich bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze. Na początku rozmawiałem z synem, zaczęliśmy kombinować tam różne takie historie, natomiast bardzo blisko na klatce schodowej jest kolega ze szkoły, o rok starszy, więc poszliśmy do jego rodziców, wyrazili zgodę, spotkaliśmy się parokrotnie i mówię, to był cały proces. Właściwie to ja im przedstawiłem, przypomniałem zasady jazdy na rowerze, o bezpieczeństwie, czego dotyczy ten konkurs. No i zaczęliśmy kombinować, szukać słówek związanych z jazdą na rowerze, z bezpieczeństwem, z częściami rowerowymi również. I próbowaliśmy doszukiwać sobie różnych rymów, spotykaliśmy się parokrotnie. No i w końcu zaczęło nam się to wszystko nawet podobać. Mieliśmy już kilkanaście haseł i później musieliśmy nawet wybierać no niby te słabsze. No i okazało się, wybór był chyba dobry. Jest to bardzo fajna inicjatywa. Zawsze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie wspierał takie inicjatywy. Bardzo ważne jest, że te akcje są skierowane do dzieci i młodzieży, ponieważ to one przede wszystkim tego, czego się nauczą w młodszym wieku, przeniosą to później, w późniejszym okresie, jak będą już kierowcami. Nauczą się zasad i reguł komunikacji, co bardzo pomoże wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Edukacja chociażby najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest bardzo ważna i jest taka potrzeba, aby systematycznie takie działania, takie konkursy przeprowadzać wśród chociażby najmłodszych uczestników ruchu drogowego, bo kształtowanie właśnie w nich pozytywnych zachowań jest niezmiernie ważne dla ich właśnie bezpieczeństwa. Tak? Nie tylko edukacja w szkołach, nie tylko prowadzone prelekcje przez nas, przez funkcjonariuszy płockiej policji, ale i również do tych naszych działań miłoby było, gdyby włączyli się rodzice. Bo no cóż, często bywa tak, że podczas prowadzonych chociażby prelekcji z uczniami, podczas tych spotkań dzieci zapamiętują wiele zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, no ale jakie efekty mogą przynieść nasze działania, skoro dziecko później, będąc pod opieką rodziców, potrafi przebiec przez jezdnię na drugą stronę, kiedy sygnalizator wyświetla światło czerwone. Także ta edukacja jest niezmiernie ważna, a miło by było, gdyby do tych wszystkich działań prowadzonych nie tylko przez płocką policję, ale również inne fundacje działające na naszym terenie włączyli się aktywnie rodzice, szkoły i dzieci przede wszystkim. PKN Orlen jako firma no, lokalna, praktycznie od ponad 60 lat zaangażowana w rozwój tego miasta i jaki partner lokalnej społeczności, no, po prostu postanowił wymyślić taki konkurs, który byłby adresowany do użytkowników ruchu drogowego. Przede wszystkim chcieliśmy podkreślić do jednośladów. Wzbogaciliśmy płocki system wypożyczenia roweru miejskiego o ponad 250 jednośladów. I później automatycznie zrodził się taki pomysł, aby jeśli wzmacniamy ten płocki system roweru miejskiego dodatkowymi jednośladami i będzie ponad 500 takich jednośladów w Płocku, uznaliśmy, że powinniśmy zasygnalizować jazdę, bezpieczną jazdę na rowerze. Stąd powstał pomysł stworzenia projektu Kodeks Rowerowy.
Gdy komunikowaliśmy ten projekt na billboardach czy też w prasie, mamy taką informację zwrotną, że wielu kierowców, użytkowników ruchu drogowego zwróciło uwagę na zwrot, kodeks rowerowy. Dwa bardzo ważne hasła. Z jednej strony kodeks, czyli przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy i zwracanie uwagi rowerowej na rowerzystów. Więc mam też taką informację, że osoby, które widziały takie hasło, doskonale sobie polaryzowały jedno z drugim. Jury konkursu analizowało 130 haseł i uznało, że 50 z nich jest bardzo ciekawych. Od 5 zespołów. I te 5 zespołów otrzymało punkty. Uznaliśmy, że skoro 5 zespołów przedstawiło kreatywne hasła dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze, nagrodzimy całą piątkę, całe 5 zespołów. I w dniu dzisiejszym mamy taką przyjemność nagrodzić właśnie uczniów z płockich szkół, tych, którzy oczywiście przedstawili te kreatywne hasła, nagrodzić z jednej strony gadżetami, a z drugiej strony prezentami, myślę, że całkiem znacznymi prezentami, bo za pierwsze miejsce zwycięzcy otrzymują czeki na zakupy w sklepie sportowym o wartości 6000 zł. Drugie miejsce to jest 3000 zł, a trzecie miejsce 1500 zł. Rozmawialiśmy już dzisiaj z uczestnikami i oni są bardzo zadowoleni z tego. My się generalnie nie liczyliśmy w ogóle na żadną nagrodę, także byliśmy zaskoczeni nawet mailem, że jesteśmy laureatami, a dzisiaj to już syn i kolega są bardzo jakby zdenerwowani, bo nie spodziewaliśmy się takiego po prostu, takiej ceremonii. No, bardzo szczęśliwi i przydadzą się te pieniądze na pewno. W dużym szoku jesteśmy. A to jest znaczne, wiecie, już na tym przeznaczyć? Ja zamierzam sobie kupić nowy rower i jeszcze nie wiem dokładnie, który, ale będę patrzeć, rozglądać się. Ja jeszcze niestety nie wiem. Pierwsze hasło konkursowe, załóż kas na swoją głowę. Drugie hasło konkursowe, musisz też mieć sprawny rower. Trzecie to są te światełka, widać nas wtedy na drodze. Piąte jeździ się szkołą rowerową, szóste patrz jest za tobą, siódme ważne patrz na znaki, ósme zwolnij przed pasami, po dziewiąte telefonem nie zawracaj sobie głowy, po dziesiąte prowadź mądrze, to jest kodeks rowerowy.